Dzień dobry moi drodzy. Jesteśmy w kolejnym ogrodzie. Mimo tego, że to już jest właściwie końcówka maja, to jest zimno, strasznie, więc troszeczkę się poubieraliśmy, ale dzisiaj jesteśmy w takim specjalnym ogrodzie, który składa się z dwóch części. Jedna, ta, w której tutaj jestem, a druga za mną, to specjalny ogród, taki ogród deszczowy. Co to jest ten ogród deszczowy? To z chęcią wam opowiem w dalszej części filmu. W ramach projektu Wow Garden podróżujemy po ogrodach w całej Polsce. Zachęcam do obejrzenia wcześniejszych filmów z Wow Garden, no i oczywiście do subskrypcji, bo będzie nam niezwykle miło, jeśli będziecie razem z nami w naszej społeczności ogrodowej. Wielu z was, moi drodzy, pisało, że nie pokazujemy w tych ogrodach wszystkiego, ale pamiętajcie, że my w tych ogrodach będziemy przynajmniej dwukrotnie, a w niektórych nagramy jeszcze inny odcinek, więc będziecie mieli pełen przekrój informacji, co w tych ogrodach jest i jak one wyglądają. No dobrze, moi drodzy, czas, żeby poznać właścicielkę tego ogrodu. Cześć Małgorzato, witam cię serdecznie. Cześć, witam i zapraszam. Idziemy oglądać dalszą część ogrodu. Zapraszam. Super. Ogród składa się z dwóch części. Tak. Tej, której jesteśmy tutaj, tej starszej. I ta część ma ile? No tak, 16 lat, jeśli chodzi o ogród. 16 lat, jeśli chodzi o ogród. I tej części, która jest tam z tyłu, bardzo części, świeża. Która mnie ciekawi tak naprawdę. Świeża i całkiem no, de facto nowa, no, dlatego że niby 5 lat, ale tak naprawdę 3 lata takiej pracy ogrodowej z aranżacji. Dobra, zaraz opowiesz nam o tym ogrodzie deszczowym. Bo to jest bardzo intrygujące. Skąd się wziął pomysł na to, żeby stworzyć ogród deszczowy? Z problemu. Z problemu, bo problemem była stagnująca woda i wysoki poziom wody tutaj. Który spływał skądś, tak? Tak, znaczy generalnie z gruntu, ponieważ to jest ił i glina pod spodem i nie wsiąka. Nawet jak spadnie, to nie wsiąka. W związku z tym po takich 3 tygodni, jak padały deszcze, to wszystko opływało. Dlatego pomysł na ogród deszczowy. Tak, dlatego pomysł, co z tym fantem zrobić i jak problem przekuć w zaletę. Zaletę, okej. Okay, no i to... dzięki temu mam unikatowy ogród deszczowy. W tym ogrodzie centralną część stanowi taki rów, tak? W którym zbiera się normalnie woda. Teraz jej nie ma, ale mówiłaś, że jest jej tutaj... Tak, jeszcze 2 dni temu tutaj była wypełniona po brzegi, a tydzień temu rośliny łącznie z irysami były wręcz przekryte wodą. Okej, i teraz takie założenie. No, zrobiłaś sobie ogród deszczowy, no ale trzeba dobrać rośliny, które trochę tolerują tą wodę. I co? Co my tutaj mamy przede mamy wszystkim? Tak, mamy irysy, mamy rdesty. Ordesty, super, ja w tym roku nasadziłem również. Tak, jest ich trochę więcej, tylko może mniej je widać. Mhm. Wbrew pozorom floksy nie chorują, nie łapią mączniaka. Bo może dlatego, że spływa troszeczkę ta woda, jednak tam głębiej, jednak troszeczkę, też, tak? Natomiast było też tak, że stała 3 tygodnie i im nie nic przeszkodziło. Nie było. I przewrotniki widzę, przewrotniki, że tutaj tak. Radzą sobie super. Ja zauważyłem też, bo słuchajcie, w tej centralnej części tej rabaty stoi sosna, która jest piękną moim zdaniem sosną, jest taka prześwietlona. Sosna nie bardzo toleruje wodę, a jednak tutaj działa. Tak, jest to samosiejka. Może to jest może to odpowiedź powoduje, na tak, pytanie. Że ona sobie tak. Tutaj sama znalazła to miejsce, ale jest właśnie taka prześwietlona, rzadka i jest taka super na środkowej części tej rabaty. W porządnym ogrodzie
wiejskim, bo w sumie jesteśmy na wsi, muszą być warzywa, więc skrzyni na warzywa tutaj jest pod dostatkiem. Ile tych skrzyni? 10. 10 skrzyni na warzywa. Ja myślałem, że ja mam 7, to już jest, tu jest dużo, ale są takie wysokie te grządki, nie zupełnie takie niskie. Dlaczego takie wysokie? Bo co? Woda. Lepiej się pracuje? Czy... A, woda. No tak, zapomniałem, że tutaj jest mnóstwo wody. Woda. I te grządki zaraz będą pewnie wypełnione warzywami, chociaż ja widzę, że te warzywka to już niektóre to całkiem są spore, bo tak... Tak, no już są posadzone pomidorki, już są posadzone ogórki, jeszcze potrzebują chwilę, żeby... Ciepła, bo ciepła. Trochę chłodno, mówiłem, no, że chłodno, tak, jest chłodno jednak. Jest. No. Na froncie tego ogrodu, przy samym wejściu są azalie, które teraz kwitną. Azalia... Pontyjska. Pontyjska i klasyczna... Japońska. Japońska. Powiedz mi, ile masz tych azali w ogóle w ogrodzie? Z 15? 15. I ile one mają lat? Bo ta wygląda, jakby miała 100 już. No nie, to ta jest stosunkowo młoda, bo tak z maksymalnie 8. Aha, o, to duża jest, no. Tak, a ta ma około 20. Bo ta wolniej rośnie. Okej, okay, no i mamy taką fajną. Ale idziemy zobaczyć jeszcze pachnie. Inne. Pachnie niesamowicie. Moi drodzy, królową w tym ogrodzie w tym momencie jest dla mnie ta właśnie azalia. Jeden kwiat, niesamowite. Ale tak stojąc tutaj sobie pomyślałem, że zadam pytanie, skąd w ogóle pomysł na to, żeby mieć ogród? Bo wiesz, kupują ludzie domy, budują domy i mają ogród w postaci trawniczka. A ty masz ogród w postaci nie trawniczka, tylko taki naprawdę mięsisty. Skąd ten pomysł? Po pierwsze, kocham kwiaty, więc musiało być dużo kwiatów i musiał być to kwitnący ogród. A może trochę niestandardowo od studiowania czasopism Mój Piękny Ogród, oglądając te piękne ogrody, które ludzie mają. No, w czasach, kiedy to zakładałam, jeszcze nie było Instagrama, nie było tak prosto. Nie można było zobaczyć gdzieś. Nie mogło nawet. Było zobaczyć gdzieś indziej, więc to było główne źródło inspiracji tak naprawdę. I dlatego, a jak już zaczęłam, no to już przepadłam totalnie. Fantastycznie. Lubię, jak ludzie przepadają w ogrodach, słuchajcie, bo naprawdę widać tutaj takie podejście, że świetnie mamy ułożone rośliny, czyli mamy duże rośliny w tle, gdzieś jakieś główne punkty, no i wypełnione jest to wszystko drobnymi roślinami, które wybuchają kolorami przez cały rok, prawda? Tak, i to głównie byliny, bo wymagają mniej pracy niż jednoroczne. Ja też lubię byliny, ale słuchajcie, Gosia powiedziała, że musimy przyjechać, jak będą kwitły zimowity, bo tutaj jest naprawdę... czat, jak kwitną, więc przyjedziemy, jak będą kwitły zimowite, żeby wam pokazać tutaj te naprawdę super rośliny. W tym ogrodzie, moi drodzy, jest jeszcze coś. Domek hobbita, tak to można nazwać, coś, co mnie bardzo intryguje. Idziemy właśnie do tego. Gosia, powiedz, co to tak naprawdę jest? Jest to piwniczka, ale dalej, w związku z problemem z wodą, nie może być wkopana. Rozumiem. Musi być na wierzchu. Na zewnątrz. No i powstała piękna forma, która tak niesamowicie zdobi tutaj ten ogród. A powiedz mi, czy ty tam masz schowane wino? Mam schowane wino. I różne inne specyfiki też tam mam schowane. Super. Od gości dowiedziałem się również, że to jest świetne miejsce do przechowywania karp dali. I tak, dają radę. Dają radę. Miałam zawsze z tym problem. Musiałam kupować, traktować jako jednoroczne, no bo tu nie mamy piwnic. Natomiast tutaj jest odpowiednia temperatura, bo nie spada poniżej zera i wilgotność. W związku z tym one nie przesychają, ale też nie pleśnieją. Więc... Nie pleśnieją, czyli mogę się spodziewać, jak przyjedziemy tu w sierpniu, na początku września, że dalie będą na rabatach. Trochę będzie, trochę. Ale nie dużo. Bo tak niestety... Trzymam kciuki, żeby nie zjadły jej ślimaki. Tak, dokładnie. Żeby nie było tak, że przyjeżdżamy do tego ogrodu i nic nie przywozimy dla właścicielki, to od naszych partnerów mamy prezenty. Firma Works przekazała tobie Zena. Fantastyczne urządzenie, które pomoże przy pielęgnacji wszystkich bylin. Proszę. Super, dzięki. Mamy też jeszcze oczywiście lampy od Nowodworski Lighting, które Gosia już planuje, gdzie postawić. I zobaczycie to pewnie w kolejnym odcinku późnym latem. Moi drodzy, mam nadzieję, że macie niedosyt.
i chcecie zobaczyć, co jeszcze w tym ogrodzie oprócz tych fantastycznych azalii kwitnie. Więc zabieram Was teraz na krótki spacer po tym ogrodzie. Pokażemy, co w tym momencie kwitnie. W miejscu, gdzie mamy ogród deszczowy, jak przystało na właśnie takie miejsce, zaczynają kwitnąć irysy. Już zobaczcie, pierwsze irysy się pojawiły. Za chwilę tu będzie mnóstwo tych fioletowo-niebieskich kwiatów. Koniec maja to też taki termin, kiedy kwitną orliki. Dajcie znać, czy wy w ogóle orliki lubicie. Jest to roślina, która bardzo szybko wykwita i tutaj w ogrodzie u Gosi mamy kilka odmian tych orlików. Zobaczcie, przede mną są takie białe. Cały czas, słuchajcie, zaskakują mnie te ogrody i rośliny w nich, ponieważ u mnie w ogrodzie liliowce jeszcze nawet nie zaczęły wypuszczać tych pędów kwiatowych, a tutaj zobaczcie, już właściwie każdego dnia będą rozwijać się kolejne kwiaty. Liliowce to takie super rośliny, które kwitną właściwie w ciągu jednego dnia, ale za to wykwitają bardzo dużą liczbą tych kwiatów. Zobaczcie, jak fajnie one wyglądają, nawet jak jeszcze nie są do końca rozwinięte. Obok królowej tego ogrodu, czyli tej fuksjowo-różowej azalii, rośnie piękna kalina japońska. Zobaczcie, w tym momencie pięknie kwitnie, daje taką super białą plamę, która odbija się właśnie na tle zieleni. Kolejna roślina, która kwitnie w tym ogrodzie, to krzew, który przez wielu został zapomniany. Pięciornik. Tu w odmianie białej, natomiast w tym ogrodzie jest również żółta odmiana, którą za chwilę Wam pokażemy. Nasza pierwsza wizyta w tym podkrakowskim ogrodzie dobiega końca. Ja osobiście nie mogę się doczekać, aż przyjedziemy tutaj pod koniec sierpnia, ponieważ Gosia powiedziała, że zimowity, które tutaj się znajdują, wtedy właśnie zaczynają kwitnąć. I to jest taki główny punkt kwitnący w tym ogrodzie właśnie pod koniec sierpnia. Zauważcie, że tu nie ma klasycznych hortensji, które są w wielu ogrodach, więc ten ogród jest zupełnie inny.